Witam serdecznie w czerwcowych wiadomościach z miasta i gminy Jelcz Laskowice. Zapraszam do obejrzenia, co nowego wydarzyło się podczas ostatniego miesiąca. Marcelina Kowalik. Pierwsze od wielu lat kino samochodowe. Siedzimy w samochodzie, a nie siedzimy w sali kinowej. Zlot Dwa Światy, wirtualnie. Nie mogliśmy zamieść ludzi. Samorząd otrzyma wsparcie finansowe na lokalne przewozy. To może nie uratuje całego budżetu, ale na pewno wspomoże samorząd. Rozrywka, która od teraz jest dostępna dla mieszkańców miasta i gminy nie tylko na filmach. Kino samochodowe to trend zachodni, ale mam przeczucie, że stanie się również tradycją jelczańską. W obecnych czasach to najbezpieczniejsza forma kultury kinowej, dlatego też cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Niczym z amerykańskiego filmu. Po raz pierwszy od 10 lat do Jelcza Laskowic wróciło kino samochodowe. Bardzo dobrze, bo brakuje takiej rozrywki. Wydaje mi się, że wszystkim brakuje, także zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich seansów. Takie kino samochodowe jest dość popularne w Stanach i myślę, że to się przyjmie. Fajnie, gdyby to było jakieś cykliczne, a nie tylko jednorazowe. Kino samochodowe to jedno z niewielu wydarzeń, które można organizować w czasie pandemii. Jest przy okazji okazja, żeby się spotkać z koleżanką i obejrzeć film. Siedzimy w samochodzie, a nie siedzimy w sali kinowej, prawda? Chciałyśmy doświadczyć tego pierwszy raz. W aucie czy w kinie nie może zabraknąć przekąsek. Widzowie się do tego odpowiednio przygotowali. Mamy popcorn, zakupy są, będzie dobrze. Chipsy, kola, cały zestaw. Jesteśmy przygotowani jak najbardziej. Ciasto mamy. O, kto piekł? Tak, koleżanka. Specjalnie na tę okazję? Tak, specjalnie z Rabarbary. Oczywiście. Co macie? Chipsy są, woda jest, popcornu nie było w sklepie, ale mogą być chipsy. Spośród kilku propozycji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu Laskowicach mieszkańcy wybrali w głosowaniu film zatytułowany Green Book. Film jest o muzyku, wirtuozie fortepianów Donie Shirley'u, który wyrusza w wielotygodniowe tournée, znajdując przyjaciela. Dla mnie ten film jest o przyjaźni i też o rasizmie. Pokazuje, jak w dawnych czasach byli traktowani czarnoskórzy ludzie. Będzie podana częstotliwość, na której będzie można złapać falę i będzie można słuchać z radia samochodowego odgłosów z filmu. Seans filmu Green Book otworzył tegoroczny sezon kina samochodowego. Kolejny organizowany jest podczas zlotu Dwa Światy. Jest to pierwszy pokaz w tym sezonie, ale z tego co już wiemy, zapraszamy na drugi pokaz filmowy kina samochodowego, który przygotowuje nasz partner Centrum Sportu i Rekreacji i będzie to pokaz 20 czerwca. Na który serdecznie zapraszamy. W aucie mogły się znajdować dwie osoby, a na wydarzenie rozdano bilety dla ponad 100 samochodów. Kto by pomyślał, że integracja fanów motoryzacji tym razem odbędzie się przed ekranami komputerów. Zlot pojazdów marki Jelcz oraz samochodów tuningowanych ze względu na panującą pandemię zaprosił do uczestnictwa wirtualnego. I jak widać, nawet na taką propozycję chętnych nie brakowało. Szczegóły w naszym materiale. Z jednej strony pojazdy marki Jelcz, a z drugiej auta tuningowane. Dwa Światy to impreza, która łączy fanów motoryzacji. W tym roku wydarzenie odbyło się wirtualnie. To wydarzenie było pierwszy raz organizowane w ubiegłym roku. Było to wielkie wydarzenie fanów motoryzacji, ale również mieszkańców naszej gminy, ponieważ całymi rodzinami uczestniczyli. Teraz niestety ze względu na sytuację panującą w kraju musieliśmy przenieść się do internetu. I tak przygotowano transmisję ze studia, gdzie wspomniano ubiegłoroczną edycję, a także rozstrzygnięto konkursy. Przez ostatnie 3 tygodnie prowadziliśmy konkursy na Facebooku pod naszymi wydarzeniami. Takie konkursy jak Show and Shine, czyli najładniejsze auto, najładniejsza felga, najlepszy klasyk. Nasi użytkownicy, nasi zlotowicze tak naprawdę zgłaszali się pod tymi konkursami i z nich wyłonimy zwycięzców tych konkursów i wszystko opowiemy dzisiaj na wizji. Całe wydarzenie, jeżeli chodzi o stronę jelczańską, odbywało się na Facebooku. Ogłosiliśmy 4 konkursy, na przykład do konkursu Pokaż Jelcza zgłosiło się 35 aut. Konkurs polegał na tym, żeby zgłosić auto, przysłać nam zdjęcie, a
Użytkownicy fanpage'a głosowali, wybierali swój typ. Wieczorem w ramach wydarzenia odbyło się kino samochodowe, a niespodzianką tegorocznych dwóch światów był spot z udziałem najlepszych pojazdów. Są to osoby, które mają naprawdę na wysokim poziomie auta tuningowane, które jeżdżą po zlotach po całej Polsce, a nawet i za granicą. Krystian Fedorowicz z Biskupic Oławskich od kilku lat tuninguje swoją Skodę Octavię. Między innymi wymienił zawieszenie, silnik oraz karoserię. W ubiegłym roku podczas zlotu Dwa Światy Krystian mógł dzielić się swoją pasją z innymi. W tym roku jedynie za pośrednictwem internetu. Był kiedyś silnik tam 1.9 TDI, klekot. Teraz jest aktualnie wsadzony silnik 2.8 VR6. To jest mój pierwszy samochód modyfikowany. Od niego w sumie zacząłem modyfikację całego samochodu. Chciałem się wyróżniać na drodze i no, można powiedzieć, że i wyróżniam się bardzo, bo mało ludzi jest, którzy modyfikują samochody. Pojazdy marki Jelcz wciąż wzbudzają niemałe zainteresowanie. Maciej Pietrowicz i Arkadiusz Peryga chcą wyruszyć Jelczem w Himalaje z okazji 40. rocznicy pierwszego w historii zimowego zdobycia szczytu Mount Everest przez Polaków. Auto zwraca na siebie uwagę, tak, jest to potężne narzędzie przede wszystkim do przypomnienia przepięknej historii Polski. Przypomnę, Polska jako taki hegemon w himalajzmie światowym osiągała wspaniałe rezultaty, nadal osiąga, a to dzięki właśnie Jelczowi, którego staramy się wypromować. Naliczyliśmy około 16 wypraw w Himalaje i to tak naprawdę dzięki tej ogromnej logistyce, polskim przemyśle motoryzacyjnym, jakim był w tamtym czasie Jelcz, udało się przewozić niezbędny sprzęt i pomóc naszym Himalajcom zdobywać szczyty. Z wielu relacji kierowców, z którymi mamy możliwość kontaktu, którzy uczestniczyli w tych wyprawach, potwierdzają to, że mimo tego, że jest to stara konstrukcja i prymitywna, to dobrze się spisywała w tamtych czasach i sobie radziła. Tegoroczny zlot dwóch światów miał być połączony z pięcioleciem Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach. W tym roku centrum obchodzi pięciolecie, więc to jest takie też w pewnym sensie ukoronowanie, bo myśmy wcześniej planowali w normalnej formie zlot i chcieliśmy połączyć to z pięcioleciem funkcjonowania centrum. No i chociażby to jest pewnym ekwiwalentem i cieszymy się, że mogło to dojść do realizacji. Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku impreza odbędzie się z jeszcze większym rozmachem, a zdjęcie obostrzeń związanych z pandemią pozwoli na ponowne spotkanie dwóch światów, czyli pojazdów marki Jelcz i aut tuningowanych. 2,5 miliona złotych. Takie wsparcie na ten rok otrzymały samorządy Związku Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych. Miasto i gmina Jelcz-Laskowice dzięki tak dużemu wsparciu oszczędzi nawet milion złotych. 2,5 miliona złotych to wsparcie, jakie na ten rok otrzymały samorządy Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych. Miasto i gmina Jelcz-Laskowice dzięki temu wsparciu oszczędzą nawet milion złotych. To jest dofinansowanie na rok 2020. Mam nadzieję, żeby to było działanie nie jednorazowe czy jednoroczne, tylko również w latach kolejnych. To jest bardzo dobry zastrzyk finansowy dla gmin, ta dotacja. Związek między czterema gminami i powiatem oławskim pomógł rozwiązać problemy komunikacyjne na wioskach i usprawnić transport publiczny w wielu miejscach. Dokładnie 1 kwietnia uruchomiliśmy pierwsze linie w związku w gminie Jelcz-Laskowice i w gminie Oława. A od 1 maja, gdzie dalej ten koronawirus trwał, uruchomiliśmy gminę Domaniów. Ostatnia dołączyła gmina wiejska 1 czerwca, łącznie z naborem tych nowych linii, które żeśmy zgłosili do wojewody o dopłatę. Po przejechaniu paru tych 2-3 miesięcy zauważyliśmy też, że na przykład gmina wiejska też potrzebowała, na przykład od jutra uruchamiamy dodatkową linię ekstra dla nich, no bo w związku z tym, że jest taka potrzeba. Także będziemy tę potrzebę wyłapywać, tak mówiąc krótko, do końca roku. Oławskie przewozy gminno-powiatowe są dobrym przykładem dla innych części regionu. Wspólnymi siłami samorządy mogą rozwiązywać lokalne problemy transportowe. Stąd zainteresowanie innych gmin przystąpieniem do związku. Po sukcesach, jakie związek odniósł mimo swojej krótkiej działalności, inne samorządy patrzą z taką nutką zazdrości na to, co nam się udało. Takie samorządy już zgłaszają się do nas, żeby dołączyć do tego związku. Oczywiście wymaga to pewnych analiz, tak aby rzeczywiście na tym nasi mieszkańcy powiatu oławskiego zyskali, a myślę, że przyłączając samorządy bliżej Wrocławia, mieszkańcy nasi zyskają, uzyskają połączenie
do Wrocławia. Dzieci i uczniowie darmowy przejazd do Wrocławia i emeryci, myślę, że to by było bardzo duże osiągnięcie w skali województwa. Akurat powiat łaski jest takim dobrym przykładem współpracy ponad różnymi podziałami mniejszych gmin i miast. Bardzo się z tego cieszę. Związek zakupił w ostatnim czasie 3 nowe pojazdy, wszystkie w kolorze zielonym. Planowane są nowe połączenia, a do ich tworzenia zaproszeni są sami podróżujący. Chodzi nam o to, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na to, jak jeżdżą autobusy, jaka jest częstotliwość. Stąd apel do mieszkańców, żeby zgłaszali swoje zapotrzebowanie do związku, do pana prezesa Mazurka. Zostanie to poddane analizą i na tej podstawie zostaną składy większe bądź mniejsze dopasowane do potrzeb mieszkańców. Roczne wsparcie finansowe odciąży samorządy, a zaoszczędzone pieniądze będzie można zainwestować lokalnie. To już ostatnia informacja w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do śledzenia materiałów na Facebooku oraz YouTubie. Z nami będą Państwo na bieżąco. Do zobaczenia.